witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, a dokładnie już kolejnym odcineczku związanym z GTA. Jednak dzisiaj nie będziemy analizowali nic związanego z GTA 5 ani z GTA Online, a porozmawiamy o GTA 6, ponieważ parę dni temu, a dokładniej 6 dni temu, na dzień dzisiejszy, w którym to nagrywam ten materiał, pojawił się post, oficjalny post na temat GTA 6. Jednak nie wynika on ze strony Rockstara, a ze strony Netflixa. Dokładnie tak, na oficjalnym koncie Netflixa pojawił się post o GTA 6, o grze Rockstara, na którą wielu z nas czeka. Coś dziwnego i absurdalnego, jednak tak, nie jest to clickbait, dlatego oglądajcie ten odcinek do końca, ponieważ w tym materiale przeanalizujemy całą tą sytuację, powiem wam, o co w niej chodzi, a także co z tego wynika. Dlatego ja już zbędnie nie przedłużam, intro i życzę wam miłego oglądania tego odcinka, ponieważ jest to coś nietypowego na moim kanale, ale napiszcie, co sądzicie o takich filmach właśnie w komentarzach, a także jeżeli chcecie więcej takich analiz, bądź takich materiałów, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, ponieważ jest to dla mnie ogromna motywacja. Ale przejdźmy teraz do dzisiejszego tematu, ponieważ cała ta sytuacja miała swoje miejsce na Twitterze. Na Twitterze, który w Polsce nie jest tak popularny jak za granicą, jak na przykład w Ameryce, a dokładniej na oficjalnym koncie Netflixa. Dlatego przygotowałem sobie dzisiaj telefon i oczywiście odpalam od razu nagrywanie. Będę robił wszystko bez cięć. Postaram się, żeby to tak właśnie było, żebyście nie myśleli, że coś będzie tutaj ustawiane. Ale dobra, odpaliłem nagrywanie i teraz wchodzimy na Twittera. Wchodzimy na Twittera i zobaczmy sobie Netflixa. Mamy oficjalne konto Netflixa. Zobaczmy, jest tutaj ponad 11,5 miliona obserwujących, coś niesamowitego. I jak widzicie, jest ponad 38 tysięcy tweetów, więc no trochę szukania będzie. Jednak nie pojawił się ten post na koncie Netflixa, na tym głównym koncie Netflixa, tylko na pobocznym, na filii, która należy do Netflixa. Jednak to konto jest oczywiście potwierdzone, a dokładniej pojawił się ten post na koncie Netflixa francuskiego. I właśnie jesteśmy teraz na tym koncie. Jest tutaj prawie 5 milionów obserwujących, a dokładniej 4 661 948, więc naprawdę spora ilość. I zobaczmy, ile jest tutaj tweetów. Jest tutaj ponad 56 tysięcy tweetów, no naprawdę wielka ilość. I jeżeli miałbym to szukać teraz, to zajęłoby mi to sporo czasu. Jednak mam przygotowane wszystko i nie musicie się obawiać, że będziemy tego szukali długo, bo teraz wchodzimy w moje polubione posty i zobaczcie, że mamy post o tematyce GTA 6. Jest to oficjalny post z konta Netflixa. Coś niesamowitego. Netflix francuski napisał właśnie o GTA 6. Widzicie to zresztą teraz na swoim ekranie. Zobaczcie w ogóle, ile jest tutaj polubień. Masakrycznie duża ilość, więc ten post nie jest fejkiem. Rzeczywiście coś takiego pojawiło się. Ale przetłumaczmy, bo ja na przykład francuskiego nie znam i pewnie wielu z was również. I tutaj jest zasadniczo GTA 6 już w wkrótce. Okej, coś ciekawego, coś naprawdę ciekawego. Widzę, że jest tutaj ogromne poruszenie. I teraz przejdźmy do tematu, który jest związany z łamaniem hakerów, bo jak widzicie, taki post jest, ale czy to było łamanie hakerów? Przejdźmy do konta głównego, czyli po prostu z powrotem na ten francuski profil i zobaczcie, że aktywność jest naprawdę ogromna. Zresztą już wam pokazywałem, że jest ponad 56 tysięcy tweetów, jednakże no tutaj nic takiego nadzwyczajnego nie ma, nie ma nic o włamaniu i tak dalej. Sobie dalej udostępniają jakieś tam filmy, seriale, wiadomo. Jednak zobaczcie, że nie ma takiego zaangażowania i to jest ciekawe, dlatego wykluczyłbym atak hakerów. Po prostu jest to zrobione pod marketing, bo zobaczcie, że tutaj jest na przykład 13 tysięcy polubień, jakaś mniejsza aktywność, a jednak pod tamtym postem, no ta aktywność jest ogromna. 38 tysięcy polubień, 3 tysiące podań dalej, okej, cytatów jeszcze sporo. Nie no, jest naprawdę ogromne poruszenie. I co ciekawe, tutaj odpowiadali, ale najważniejsze, że pojawiła się osoba, która jest dobrze znana w gronie graczy GTA 5 i osób, które interesują się aktualizacjami bądź jakimiś przeciekami. A dokładniej jest tutaj post użytkownika Jan2295 i dobrze jest to znana osoba, jeżeli ktoś się interesuje tematem GTA 5 i właśnie takich przecieków oraz aktualizacji do GTA Online. I napisał on: tak, ale w rzeczywistości nie.
i on wie, co jest 5, więc to jest naprawdę ciekawe. Czy tutaj Netflix coś mu odpowiedział? Nie, widzę, że jest jakieś zaangażowanie, ale od Netflixa odpowiedzi nie ma. Okej, to jest ciekawe. Zobaczcie, Netflix normalnie pisał o Red Dead Redemption 2, więc osoba, która to pisała, albo jest mega trollem, albo po prostu no jest graczem jak my. I tutaj jest Red Dead Redemption 2, pamiętamy, bo to jest odpowiedź właśnie o GTA. Pozobaczmy, jakie tu było pytanie. Cóż, wszystkie gry Rockstara zostały wydane 1,5 roku, 2 lata po zwiastunie, więc poczekaj na zwiastun, na następnie poczekaj 2 lata. Okej, no gra Rockstara, którą jest GTA, no już czeka całkiem sporo, więc to jest ciekawe, no ale dobra, przejdźmy z powrotem, bo tutaj jeszcze jest jeden ciekawy post. Zobaczmy, czy to jest na pewno troll, czy coś jednak to wnosi, bo gdzieś tutaj to było, tylko nie mówcie, że to usunęli, bo jeżeli to usunęli, to trochę lipa. O! To jest to pytanie. Tutaj jeden użytkownik zadał. Wkrótce równa się od teraz wkrótce. I tutaj Netflix oczywiście odpowiedział na to pytanie, a odpowiedział zobaczymy między dniem dzisiejszym a końcem świata, więc w sumie kiedy to GTA 6? No nie wiemy, nie jest tutaj nic dodatkowo wniesione. Tak naprawdę no Netflix nas trollował. Czy coś jeszcze ciekawego tutaj mamy? Raczej nie, to była najciekawsza odpowiedź, jeżeli o to chodzi. Jeszcze zobaczę, czy coś ciekawego tutaj jest, ale widzę, że nie. Jednak poruszenie no, się pojawiło i to jest ciekawe, że Netflix coś takiego napisał. Jednak pamiętajmy, że zajmują się tutaj osoby no, normalne po prostu, które potrafią się śmiać z różnych rzeczy, więc dlaczego by nie zażartować z graczy, którzy czekają na GTA 6? No to jest naprawdę ciekawe. Tu już pisali o serialach i tak dalej, ale nic chyba takiego konkretnego nie ma. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale jeszcze... O! Co tutaj jest? Co tutaj jest za pytanie? Przetłumaczmy. Czy mogę to przetłumaczyć? Nie mogę tego przetłumaczyć, okej. Ale zobaczmy, co odpowiedzieli. Wcale nie spodziewałem się też GTA 6. Okej. Okej. Nie wiem po prostu, co mogę tutaj powiedzieć, ale no jak widzicie, poruszenie jest ogromne. No tutaj nawet gościu wysłał Stonksa, więc rzeczywiście Stonks tutaj jest i to bardzo duży. Osoba, która zajmuje się marketingiem właśnie francuskiego profilu, szapoba dla ciebie, bo wymyśliłaś coś naprawdę oryginalnego i nietypowego. Jednak nic tutaj nadzwyczajnego już więcej nie ma, ale wróćmy do tego posta na samą górę, a dokładniej o to, że zasadniczo GTA 6 już wkrótce. Wkrótce to znaczy kiedy? I to jest pytanie, które zostawiam na koniec. Pytanie, które jest słowem kluczem tak naprawdę. Kiedy pojawi się to GTA 6? No ja wam mówiłem, że nie prędko, ponieważ GTA Online cały czas jest prężnie rozwijane. Jeżeli nie pojawi się GTA Online 2.0 w GTA 6, no to po prostu musimy czekać na oficjalne posty, tylko jednak ze strony Rockstara. No ale mam nadzieję, że taki materiał wam się podobał i że dowiedzieliście się czegoś ciekawego. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Piszcie także komentarze z propozycją tego, co chcielibyście zobaczyć również w kolejnych odcinkach tego typu bądź jakichś innych, a także nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, również zapraszam was do innych materiałów, również na moim kanale, a jak na razie ja się z wami żegnam, na razie i cześć!